pójście tylko na to. Godzina 6:30, tam to nawet nie widać końca jeziorka, a jeziorko jest bardzo małe. No piękny poranek, teraz żeby tylko jakaś ryba wpadła. Oglądaj gościu, ale nie Michała, tylko jak Michał łapie ryby. Jeszcze wam tego nie mówiłem, ale będę tutaj jeździł, aż nie złowię 90. I oczywiście zaczynam od Ricky the Roach. Koniec kurwa zabawy. Jezerka? Nie. Pierwsza ryba! Na co? Na Jorka. A oto pierwsza rybka. Godzina około 7:30 i maluch. Jork maniak. Maluch, ale gruby. Jak zwykle. Szybka prezentacja. Okej, okay, jeden za nami. Lecimy dzisiaj po rekord. Mam nadzieję, że w centymetrach, ale chciałbym się obłowić. A jest to jeziorko idealne do tego. Ryba po rybie. Zaczyna się? Czyżby się odpaliły? To jest kolejny rzut. Jak widzicie, włączyłem tylko nagrywanie. O, o, ho, ho. Ej, ej, ej! Co jest? O, ale jedzie, ej, mam 70, tak? Uuuu! Uuuu! Pod 80. Nie. To nie. Uuuu! 7,5, ale druga. Nie, no nie ma 7,5, ale jest pięknym rybą. Ole, on jest szybki. Zobaczcie, jak to wygląda. Żeby tylko nie spać, ja go zmęczę bez świecy. Zmęczy i... Kurde, to otwarcie japy jest niebezpieczne. Weź go do góry bardziej. Tak? Tam go. Takie. Nie no, co ja gadałem. Nie no, nie jest wielki, nie? Ale naprawdę po maluszkach, po prostu jak się łowi maluszki i nagle jest większa ryba, to już jest fajnie. Przydadzą się. Joki, to jest kloc! Uwielbiam to słowo, jak muszę tak nazwać szczupaka. Jaki on jest piękny, to jest kurwa niesamowite. Robię zdjęcie, mierzę, wstawiam na Instagrama i pokazuję wam, jak go wypuszczę. Albo jednak nie będę go mierzył. Nie chcę go męczyć, bo już chwilę pozował, ale jest szeroki i myślę, że 70 albo 68. Pięknego, grubego szczupaka. Ale klap. Tak jest! Ty kurwa branie miałem. Był chytrzy, dzisiejszy. Co to jest w ogóle kurwa za ptak? Jakaś kurwa sójka pełna. Oczywiście wyłączyłem nagrywanie i było branie. Aj! Wolny opad i od razu miałem rybę. Ryby się odpaliły. O, chyba znowu dzień pisklaka? Może chcesz go ręcznie wziąć? No dobra. Ależ połknięty. No wyczep się. Nic nie da. Czekaj, ja go zaskrzela, złapię. O, wyszło. Dobra, wrzucę go do taka wody. Taka rybeczka. Tak, super, ekstra.
Co za głupek. Chyba ta. O, i w końcu udało mi się nagrać branie. Czuję siłę. Czuję. O, kole machnięcie głową. Słuchajcie, rozmiar myślę, że imponujący. Zobaczmy go. Chociaż go zobaczmy. Tak jest, podobnych rozmiarów do tamtego, ale kolejny kloc. Uwielbiam. Zobaczcie, jak wali głową. No fajnie. Ale karczycho. Kolejny. Dawaj. Padnie. Barywa. 70. Jak to jest ten sam co tam? Co wtedy? To jest większy chłopak. Serce. Ile jest? Zobaczcie, co się stało w podbieraku. Miałem kotwiczkę na dwóch agrafkach. Jedna agrafka się rozgięła, a to jest moja największa ryba z tego jeziora. 4 kilo. Poszedł na dno. Na razie nie mam w planach zmienić tej przynęty. Jest wygrana, a jak uznam, że będę chciał ją zmienić, to nie zmienię. O, i dorzucam. Czas troszkę połowić na jerka. Mam nadzieję, że wiecie, od kogo takie jerki. A jak nie wiecie, to w opisie się dowiecie. Trzeba troszkę potestować przynęty, a nie tylko na gumy. A tym bardziej na samego Yorka przez cały dzień, no chociaż dał mi takie ryby, że i tak pewnie zaraz go z powrotem założę. Tak działa mój mózg. Ale jak złowię większego na tego jerka, to prawdopodobnie już zostanie jerk. Nie będę łowił na jerka, zbyt płytko pływa. Będę łowił teraz na niebieskiego herring shada. Ale miałem. To spad. Ale miałem rybę fajną. A tylko kotwiczkę tylko masz? Tak. Aktualnie łowię na kanibala, żeby udowodnić Michałowi, że ryby żerują. Ale tak rzucam i nie żerują. Szczupaki się na chwilę wyłączyły. Ale wiemy, że się odpalą. Czas opierdzielić batona. Ja pewnie. Ty, co to jest? Ej, patrz to, czemu kotwicy nie mamy? Co tu jest w ogóle? Jako, że szczupaki nie biorą, myślę, że jest to czas na sewrokastę. Bardzo przejrzysta woda w tym jeziorze, co jest niesamowite. Nawet na środku, bo całość sięga maksymalnie 2,5 metra. Dzisiaj bez ogniska. Trzeba rybę złowić. A po przerwie. Zapraszam na wielkie szczupaki. Chciałbym. Jest. Ole, przywolenie! To było najmocniejsze branie w mojej historii, brat! Jak wy to zobaczycie na nagraniu? No nie miałem takiego brania, nie? To jest hit, jaka to jest ryba, ale branie było po prostu przemocarne. Aż muszę to teraz obejrzeć. Jest. Po przerwie, jak słyszycie, udało się złowić rybę. Branie było tak mocne, że przysięgam wam, no nie pamiętam, kiedy miałem takie branie. Spowolnię wam to w filmie, zresztą już to pewnie widzieliście grubo.
a ryba nie jest wcale duża. Muszę go trzymać mocno, ale zobaczcie. To jest mała sztuka. Nie wiem, od czego to zależy, że w tym łowisku ryby są tak silne, ale jest z 55. Niemierzony szczupak, który znowu się napina. Od razu do wody. Po kolejnego, bo jeśli zaczęły się brania, to będą żarły. Dobra, wjeżdża Ricky the Roach, bo już mam dość, że nie mogę złowić czegoś większego. No dobra, w sumie to złowiłem, ale dalej potrzebuję 90, przypominam, a tym bardziej z tego łowiska. No, byś był do 2 klatki. Nie, to się wydaje, chyba głębiej jest. Nie. No mówię ci. Pa. Serio? To jest mu, o kurwa. Fuck, jaki jestem debil, jebany. Ty, ale ile tam się tego nalało? Ja myślałem, że to jest piasek. No i a może właśnie taki dzień, że wiesz, chujowy na szczupaka, bo typowa pogoda chujowa na szczupaka. Brak wiatru, słońce. I może dlatego chujowo żeruje, a rano brał, bo wiedział, że będzie chujowy dzień. Jakby brania były, żeby się kurwa... Takie pojedyncze chociaż. Jedno branie na godzinę kurwa i no. Stukasz, hukasz. I to rostok od boku. Jest ciężko w pójść. Słabo biorą, więc liczymy na to, że wieczorem się odpalą, ale czy wytrzymamy do wieczora? Jest. Kurwa, w końcu. Ja pierdolę, tyle czasu. Jeszcze podbiorek chłop przywiązał. Ale lecę. O, sam się odwiązał nawet. Tyle czasu i w końcu Michał z rybą. Jest jakiś większy? Nie. Nie! Michał! No i tak to czasem w tym wędkarstwie bywa. Gdyby wędkarstwo przynosiło za każdym razem rybę, byłoby nudne, także to, że spadają, po prostu musi tak być. Michała z tyłu bardzo boli właśnie spad tej ryby, ponieważ walczymy o nią bardzo długo i Michał wyjął dzisiaj tylko jednego małego szczupaka. Ej. Co? Co to jest? Coś się zesrało? Nie. Teraz to spadło? Coś tam się właśnie zesrało na ponton? Trzeba zmienić taktykę. Zakładam złotego gnoma. Nienawidzę łowić jednostajnie i to jest kłopot, ale... Mamy go. Takiego dnia jeszcze tutaj nie miałem. Rano przypłynęliśmy, przez godzinę nic, później się odpaliły, połowiliśmy fajne ryby i później to już była dłubanina przez cały dzień. Jeszcze mamy godzinę, ale dalej dłubiemy i po prostu są pojedyncze brania gdzieś mniej więcej co godzinę. Tak jeszcze nie było. 10 minut. Obiecuję. 10 minut. Za mordę. Nie, no pewnie niechcący, ale jest. Szczupak. Okoń. No ale już myśleliśmy, że chociaż mały szczupaczek siedzi, nie? No takie żrom tu. Ostatnie branie, nie wiem o której miałem, o 15. Jest godzina 18. Zwijamy się, aby czekajcie na kolejny vlog.